Gra pod tytułem Square Meal. Jest to propozycja dla 1 do 8 graczy od 8 roku życia, około 15 minut zabawy. Taka trochę układanka na kartach. Nowy wydawca Fantasio Games. Tu widzimy też autora tego produktu. Tak to wygląda. Propozycja niewielkich rozmiarów. Tu widzimy w stosunku do mojej dłoni, no, mieści się w dłoni pudełeczko praktycznie. Trochę w miarę takie głębsze. Jakiś woreczek antywilgoć. No i zaraz sobie obejrzymy, co w środku. Tu od razu widzimy, na jakiej zasadzie będzie to funkcjonować. Tak? Mamy karty ze wzorem, mamy karty z różnymi posiłkami. Jak je do siebie dopasujemy, jak powstaje nam wzorek. Tak, odpowiednich potraw, przy okazji barw też, no to mamy punkt. Karty możemy rozmaicie tutaj je przekładać, tak, no żeby uzyskać ten wzór. No nie dla maluszków, tak, tu widzimy, oni są generalnie z USA, ten wydawca. No i oglądamy karty, to jest karcianka. Może najpierw instrukcję, tak na szybko. Momencik, tutaj mamy. No i pora obejrzeć karty. To są karty punktacyjne, znaczy te wzorki dokładnie, jakie mamy układać. A tam mamy karty, jest to wyzwanie solo, z tego co widzę tu. A tu mamy karty dwustronne, z naszymi posiłkami. One są wszystkie, nie, są różnie ułożone. Są różnie ułożone. No i one są dwustronne, tak? I to samo, tylko też pewnie w innych ułożeniach jeszcze. Zaraz pokażę z drugiej strony. I to samo z tej. Tu widzimy, widelce są jeszcze pokazane. To jest druga strona karty, całego stosu. Tak to wygląda. Teraz zobaczmy tutaj. Może z tej strony. Więc tak, mamy wyzwania solo. Jakiś extreme solo. No i tutaj standard. No i są punkty też, tak? Ile punktów za dany układ. A tu gwiazdka jakaś. Może ile razy się powtórzy, tyle będzie punktów. Tak bym wstrzelał. A tu za taki plus taki. Też fajnie zrobione. Za dwa wycinki. Albo za rozłączone. Fajne pomysły. Tu jeszcze jest to solo. Zwykłe solo i tutaj zwykłe solo. I solo są dwustronne, bo te są jednostronne, solo są dwustronne, a extreme te są dwustronne. No i tu jeszcze jedna karta. Tak to wygląda przy otwarciu. Generalnie malutki produkt, ale taki smart, tak? Całkiem mądry, sprytnie zrobiony. To może być naprawdę ciekawy wydawca. I
rozpoczyna tutaj u nas swoją karierę z całkiem ciekawym, miłym produktem, tak? Tak, gierka logiczna, mała, ale całkiem mądrze zrobiona, nawet wyzwania dla solo, tak? Zbieramy punkty. To, że też niektóre rozdzielone te elementy na kartach w tym układzie, który tworzymy, to też jest całkiem ciekawe. Fajnie to wygląda. Square Mill, tak? Dzięki.